Sława Jezusu Chrystu. Drogi kochani druzi, braty i sestry Ukraińcy, chcę bude czotrna co te słowo wtichy, a także jakoś takiego pojasnienia czy proswiczenia, może nawet kogoś podzielił się moim rozumieniem spraw, a właśnie dwoma rzeczami. Czy można mówić pro narody dobry i zli? Czy można mówić pro czesnoty i wady nacjonalni? Czy ci czesnoty i wady w odpowiednich proporcjach mogą specyfikować konkretny naród jak bilż dobry albo bilż zły? Mnie zdaje się, że tak. Budu co mówić przede wszystkim na, a choć nie tylko, na przykład i narodu rosyjskiego. Bo to jest wasze pytanie, czy można skazać tak jak romantyki polskie kazali? Car zły, ale moskali, to car, tam generały, tak, ci elity imperialni rosyjski zli, natomiast naród, Rosjany, dobry, drużni, fajni. I tu Mickiewicz, Adam Mickiewicz, polski poet XIX stulecia, romantyk, pisze do druzów moskaliw, tak? I ja także mam druzów, którzy jawiają się cerkownymi, jawiają się nasiadkami Aleksandra Mienia, ojca, jawiają się swego rodu dysydentami, swego rodu proswiczonymi prawosławnymi, ekumenicznymi prawosławnymi, wony w naszej szkoli. I ja pro nich nie mogę skazać cioho, że będę tu mówić pro naród rosyjski, czy nie tylko naród rosyjski. Ale właśnie to nie pytania, czy władza zła, a naród dobry, czy może być też takiego. No dobre, kiedy ta władza zła jest 10 roków, a kiedy ta władza zła jest 30 roków, albo 50 roków, albo 400 roków, albo 600 roków. I postyjno zła ta władza. I postyjno wede Rosję do perestu, do chuligaństwa. Co można skazać pro dorosłych synów i doczok tata i mamy, którzy chodzą i tato wbywaje, mama obkradaje cudzy chat. Tobto tato jest seryjnym wbywcą po nociach, a mama idzie za nim, dopomagają mu jak szpiegunka, a potem jak złodziejka. I ci dzieci procesnają i schwalają się, bo przynajmniej mówczą, nie donoszą na swoich batków. Czy one nie nesą odpowiedzialności, prawda? Czy... I one już dorosły, to nie mali dzieci. Dzieci. Odnę są, czy można skazać, że naród jest dobry, koby 600 roków terpyt dozwoliaje na złą władzę. No bo własne, jakoś, czy to z jej strachu, czy to z liności, dozwoliaje, że była taka władza. Inodi jej wybraje, inodi nawet aplodismentiruje jej, tak, to opleskuje jej, inodi no, schwaluje, tiszy się razem z nią, da? Na przykład grabisz ją czużych zemel. Pytania, jasna sprawa, że zawsze będą w tym narodzie jakieś takie marginesy, tak, to będą margines ludzi czesnych, dysydentów, poetów, ludzi religii, jakoś proswiczonych osobliwo, którzy będą płakać nad swojej władzą i nad swoim narodem. I będzie jakiś odsetek, no ale ich będzie do kilka odsetków, do 10%. I będzie jakiś odsetek, także skażmy, do 10% ludzi już zupełnie zwierzęczych, którzy właśnie na wojnach będą gwałtować, wiszać, rozstrzeliwać, którzy będą w polityce cyniczni, brechliwi, którzy będą łamać przysięgi, dogowory i tak dalej. To jest, ale między tymi dwoma marginesami, jakim dajmy, tak każe socjologia, no do 10% odnomu i drugomu, zależy się tych 80% standardnej nacji. I teraz w jakim napręku ona idzie? No i właśnie tu jest pytanie, czy jest nacji, które idą w napręku tych szlachetnych marginesów, tego szlachetnego marginesu, i czy jest narody, które nacji, które idą w napręku złego marginesu, da? I dozwalają jemu a zawsze zajmować miejsce za mikrofonem i rulety, i kierowaty, tak? Za krmom siedzieć. No właśnie, mnie zdaje się, że można skazać, że jest nacji, które wybierają raczej szlachetność i jest nacji, które wybierają raczej hańbu. I pytania czemu, tak? Pytania czemu. I tu chcę mówić pro deprawacyjną rolę, tobto wyniszczującą, destrukcyjną rolę cywilizacji. Cywilizacja to zachalny mentalitet, co zakłada na własne koły, ona zakłada na gdzieś tam u początku. Znajdę, jest taki chyba moment, no, tu ja nie wpewnę, ale to trzeba byłoby dobrych historyków i to jak raz historyki po tej specjalności, po specjalności cywilizacji, które by rozbierali się nie tylko w faktach, ale także w tych paradygmach, w tych
potężnych matrycach, które znajdują się u fundamentów i na których odbywały się fakty. I te fakty bez zrozumienia tego gruntu nie można pojasnić do końca, nie można ich zrozumieć do końca. One wydają się chaotycznymi, nielogicznymi. Ale koły przyjęte się pod grunt cywilizacyjny, one stają się całkiem zrozumiałymi, całkiem oczekowanymi, nie dziwują się nas, zaczynają kiwać głową ze zrozumieniem. I teraz, kiedy ta cywilizacja wpływa na naród, no właśnie wtedy, kiedy on kształtuje się, kiedy on jest u swoich początków. I chyba właśnie cej moment, kto znajdzie się przy mikrofonie, kiedy na przykład w Polsce formuje się nacja z plemiennej struktury, tak, z okremnych seł, z okremnych jakichś organizmów plemiennych, formuje się nacja, to jakaś werchowna władza, jakaś drużyna lecarska, tak, to komanda lecarska, która będzie opłacowana przez kniazia, a kniaz będzie zbierać na te haraci, to podatki od wszystkich plemen. I kiedy następuje się organizacja, że scentralizowana, ponad plemienna, chyba to di wchodzi własna cywilizacja, a możliwe jeszcze na równi peret nacji, może jeszcze na równi właśnie tych plemen. Odnym słowem, zawsze jest taki moment, kiedy ktoś musi te zrostające plemia, które stoi przed wyborami, no na przykład, czy buty żorstokimi, czy nieżorstokimi. Zajmaty się poliowaniem na inszej zemli, czy raczej spokojno żyty, prawda? Teper, kto wyznacza tę politykę? Co my, jak plemię, jak seło, budem robyty? Czy raczej rybołowlia, czy ludołowlia? Czy miasożerstwo, czy ludożerstwo, prawda? No ktoś musi, je jakiś autorytet, ranniejszy albo późniejszy, czy to na równi plemiennemu, czy to na równi cemu dżawnemu, nacjonalnemu, który dobiera się do mikrofona i jak raz zachodzi go z jakiejś przyczyny słuchać. I win to mówi albo pisze chroniku i w tej chronicy każe słuchaj, ty tak nie budemo, a budemo tak. I to jest przyjęte jakoś, z dopomogą satany, albo z dopomogą angelów, błahodati Bożej, co je przyjęte i zakorieniuje się, i potem następni pokolenia przejmują się jak spadkojemstwo, jak spadszczynu. I wże realizują dalej, bo nasi otci, bo nasi didy co robili i ważko będzie potem co zmienić. I co je właśnie ce pidgrundia cywilizacyjne. Oś, budu choworyty jak deprawuje narody, cywilizacja wizantyńska i cywilizacja turańska, to mongolska. Budu mówić pro rizni narody. Na początku dawaj to naród niemiecki. De kilka takich momentów historycznych, co do narodu niemieckiego. Naród niemiecki w 1933 roku w czerwonych wyborach, bo na poprzednich nie wybrał Hitlera, ale teraz wybrał Hitlera. Na poprzednich dni, bo jeszcze nie było kryzysu ekonomicznego, była tylko frustracja pisla, skażemy, nie proigranej, ale nacze proigranej przez ugody wersalskie, przez traktat, mirny traktat wersalski, proigranej pierwszej światowej winy. No, frustracja była, przyniżenia, niezadowolenia, ale jeszcze nie było ekonomicznej kryzy. W 1931-1932 roku rozpoczyna się kryza ekonomiczna, bezrobitia, biedność i właśnie se sprzyjaje, żeby do mikrofonu dyszle radykały, taliby, nonkonformisty, ludzie, jakie dają populisty, jakie dają lekkie recepty na życie narodu i obiecają raj na ziemi. Populisty. I właśnie takim populistą jest Adolf Hitler. Słuchajcie, ciekawa rzecz, że jego krzyk, co jego majeczniu i co jego gniewliwość, nienawiść, agresywność przyjmują landy protestanckie, a nie katolickie. Czemu? No bo w landach katolickich jest zupełnie inny mentalitet. Inna kultura myślenia. Inna kultura etyczna.
Estetyczna, polityczna. Prosto wony tak ochoczu da kane primajut landy protestanckie. Win perchodyt, choć rozpoczyna w Münchenie, na landy katolickomu, to potem peremahaje w tej zatretymu w usich landach protestanckich. Nie w usich. Je dekilka wyjątkowych małych landów protestanckich, które je w bliskim sąsiedztwie katolickich landów i przez wpływ katolickich landów na ich mentalitet, one także nie wybrą Hitlera. Ale większość z landów jest protestancki, to mu Hitler prochłodzić w protestanckich landach. Po tym pojasnę czemu. Nie w jednym katolickim landie Hitler nie przejrzał. Tak że nie katolicyzm wyprodukował Hitlera. Ja nie skażę, że protestantyzm wyprodukował Hitlera. Hitlera wyprodukowało coś inne. Ja bym skazał raczej antychrystiańska polityka Bismarcka i antychrystiańska polityka w zahali Fryderyka Pruskiego jeszcze raniejszy. Cyniczna, achrystiańska, antykatolicka i antychrystiańska. W pryncypie imperialna polityka niemiecka. No i frustracja Wisła I Światowej Wojny i jakiś osobisty kompleks. Ale protestantyzm był tej religii, tej kulturoj politycznej, kulturoj etycznej, estetycznej, kulturoj myślenia, który nie zareagował na Hitlera negatywno, tylko pozytywno. Poddał się jego magnetyzmowi, a katolicyzm nie. Katolicyzm zareagował prawidłowo. Czemu? Bo na bazie katolicyzmu, a znajduje się właśnie na tym fundamencie, w podgruncie katolicyzmu, znajduje się cywilizacja latyńska. A w podgruncie protestantyzmu znajduje się cywilizacja wizantyńska. To potężne różnice. I podziwiajcie, co robi się dalej. No dobre, naród mignie w toropyt, tak? Osobliwo protestancki. No ale skoro Hitler poczynaje robić swoją polityku. Na przykład poczynaje uściemniać jewrejów, gwałty proti jewrejów, proti synagogi, spalują, biją, oznaczają prynezliwo magazyny, domówki jewrejskie. Zrostaje nienawiść, ostracyzm co do jewrejów. Jak reaguje społeczeństwo? Mówczy, ataka, nastup na wolne słowo, na presu, na zasoby masowej informacji. Rozpoczynaje się także wyniszczowania politycznych i etnicznych oponentów, konstabory. Naród nie reaguje. Niedostatecznie reaguje. A baczyć się, co dnia, nawet się podtrzymuje raczej. A potem co baczać? Baczać gwałt i kradziszku. Gwałt i kradziszku. Pamiętajcie, tato wbywaje, mamusia krade. A dorosli majże dity i chłopcy, dziewczata mowczat. I w pryncypie nie mowczat. Podtrzymują. Znaczy tak. Aneksja, Anschluss Austrii. Aneksja, zagarnictwo Sudetów czeskich. Zagarnienie Czechosłowakii. Kłajpedy w Litwie. Portowe miasto. Potem Polski. To je roki od 37. Idemo przez 38, 9. Teper 40. Belgia, Dania, Niderlandy, Francja, Jugosławia, Grecja, Piwniczna Afryka, Litwa, Łotwia, Estonia, Rosja. A naród? Naród, no, mówczyć, albo nawet opłyskuje się wse. W czasach raniejszych przed Hitlerem, ten sam naród nie reagował wyraznym protestom proti D. Bismarcka, który z odnogą boku nazowny był imperialistą, to namagał się stworzyć z Niemczyny agresywną imperium nazowni, a wnutri stosował tak zwany Kulturkampf, co była borodba z mężczyznami, na przykład z Polakami, w ramach II Reichu, i co było takoż wyniszczowania religii chrześcijańskiej, osobliwo katolickiej. Naród nie reagował. Ja bym skazał, podziwiajcie teraz na naród rosyjski.
Уявіть собі, що це роблять ваші президенти, це що тепер почуєте, що робили президенти Росії вже після падіння Радянського Союзу. Тобто перед Путіном і після, і при Путіні. Ще не після. А може, коли вийде цей фільм, вже буде після, ну не знаю. Народ французький, що роблять? Ну, маємо так. Ну, маємо, наприклад, маємо таку ситуацію, що заняття Грузії, Абхазія, Осетія. Ще раніше заняття, то в 2008, ще раніше заняття Придністров'я, частини Молдови, заняття потім частини України, Крим і 1/3 Донбасу. Що робить народ російський? Нічого. Зрозуміла річ, що всюди є росіяни, і в Польщі є росіяни, ну, і в Літві, і в Латвії є багато русскомовних людей. Ну і що? І це означає, що... А що, а немає поляків в інших країнах? В сусідніх країнах немає поляків? То що, Польща має вести війну проти всіх країн, де є меншина польська, а Україна має вести війну кругом, де є... і займати території, де є якась меншина українська, а Росія повсюди, де є, навіть в США, де є якісь там енклави російські, то кожен народ має десь якусь діаспору, якусь еміграцію, а особливо в приграничних територіях. І що це би означало? Що кожен народ мусив би з кожним народом на землі вести постійні війни в захисті своїх меншин. Ви собі уявляєте таке пекло? Всі границі в пожарі. А тепер буду говорити про народ французький, англійський, американський. Не реагували ці народи під час угод версальських в 1918-19 році, коли ділилася Європа, на це, що Українці не отримали своїх земель. Тож це було відомо, що так потужні народи, як Українці, не погодяться з цим і це спричинить до радикалізації настроїв. І це може спричинити до великих авантур, до великої боротьби. No i w dole wielkiej metrycznej tak i stało się, ale kto je przyczyną? No, niż innym, nie bezpośredniej przyczyną, ale je własne niesprawiedliwość rzeczeń co do ukraińskiej strony z boku Wielkiej Czetwirki, a przede wszystkim, to prezydenta Ameryki, prezydenta, premiera Wielkiej Brytanii, Francji, Italii. No ale przede wszystkim Ameryki, bo Wilson był tutaj, chyba tak, chyba co Wilson był wyrzeszalnym. Потім ці народи також не реагували, що робить Радянський Союз з іншими народами в роках там 18-му, 19-му, між іншим з Україною, так? В 20-му на Польщу, в 21-му році, в 22-му не реагували, бо це було далеко. Це не їх сини гинули, це не їх дочок гвалтували. Якщо ці народи погоджувалися і вибирали політиків аморальних, цинічних, все, гріх посіяний мусить вернутися. Ну тому тепер до цих народів вернувся гріх в постаті нехотіль марксизму. Приймуть тепер прокляття, я би сказав, ще гірше. Прийнять прокляття неомарксизму. Марксизм то було, знаєте, то був російський солдат, так? То було мордування, гвалтування дівчат, то було крадіжка, і невільництво. Але це йшло все на багнетах, пулемітах і танках. А тепер іде неомарксизм. Він іде через університети, він іде через засоби масової інформації, він іде потім через політику. То є політика, власне, ЛГБТ, то є політика революції світоглядової. Ще гірша, бо вона пожирає вже не тіло, як марксизм, ale pożeraje duszu ichnich amerykańskich dzieci, angielskich dzieci, francuskich dzieci. Tak, co jest wirus jeszcze gorszy niż marksizm, niż leninizm, niż stalinizm. Stalinizm pożera w peredusim tiło, a co jest gorsze. Tak, że grzech cynizmu, grzech strachu, bojechuzności
grzech egoizmu nacji amerykańskiej, francuskiej, angielskiej teper bumerangom wdarzyć ich między łopatki. Teper de kilka słów pro naród polski. Naród polski pomimo swoich wad, takich jak ordynia, jak egoizm, tak jak zaderania nosa, i jak wszelkie tam krzywdy niesprawiedliwości, my nie robili dwóch rzeczy. My nikoły, no czy on nikoły, tam nikoły, ale my w standardy nie zagrabowali czużych zemel. Zwróćcie uwagę, że poszerzenie Polski na Rzecz Pospolitą, to była unia matrymonialna, przez winczania, przez liszko, przez lubow, skażemy, przez taństwo winczania, jechało Jagiełło, wielki kniaz litowski, z Jadwigą, do rzeczy polskiej królewej uhorskiego pochodzenia, węgierskiego pochodzenia. Ce nie przez lezwie miecza, ce nie przez połumia pożarów Polsza otrzymała ziemi. Ce nie była ani okupacja tych zemel, ce nie była ani kolonizacja tych zemel, w sensie jakiegoś wykorzystywania tu troszkę też takie nasylnego, nie? Co było przez winczania, co normalna dynastyczna polityka, mirna polityka. Oś pan z bogatego domu, oś pani z bogatego domu winczające i otrzymują zemli jeden odnoho. Tak robi te sosidami toż. Tak robi te bogati winczające z bogatymi, no szowcy mu pochano. No aż tak pochano. Okej, okay, pan prezydent Putin chce pokazać, że Polska była tak samo zagarnicka jak Rosja, tak? I pokazuje tu Śląsk Cieszyński. Słuchaj, to co było na Śląsku Cieszyńskim? Śląsk Cieszyński to jest Silesia, spirni ziemi niż Polszy i Czechy. Nie wchodząc w podalszą historię, skażę tylko historię XX stulecia. Kiedy Polska wojuje z Radzieckim Sojuzem, z bolszewikami w 20 roku i zachęszczaje siebie, ale także zachęszczaje zachodnią Europę, w tym czyli także Czechy, także Prahu czesku, wtedy wykorzystując to, że my wszystkie siły mamy zajęte ruskimi, rozumiecie, Czechia atakuje i zabieraje nam Śląsk Cieszyński w 20 roku. To tak, jakby teper, na przykład pan premier Orban z Węgry zaatakował was w Zakarpatii i zabrał wam Zakarpatię. Albo win razem z Rumunią. Zakarpatia by wam zjaw, tak? Albo szczerze ze Słowacji. No ujawić sobie, wy tu dwojujecie z Rosjanem, a ktoś wam kindżał w spynu. Tak nie robicie, tak nie chodzicie. I koły przez 19 roków Czechia zdaje pozycję, to pierwszy widale myrno, no zgwałtowanie, ale widale bez wystrzału Sudety czeski, Niemcom, Hitleru. Co było w 1938 roku. A w 1939 roku, koły Hitler najeżdżaje wrze na Czechosłowakiu w Berezni 1939 roku, i Czechosłowakia nie stawić oporu, to zdaje pozycji, zdaje wsi, wydaje Hitlerów wsi zemi. To i Polsza najeżdżaje na, i zabieraje ci zemi, gdzie było bliż mniejsz 50-50. 50 na 50 Polaków i Czechów. Może nawet było bliż Polaków. Rozumiecie, to nie jest to zagarnictwo. My beremy coś, co nam zagarnictwo wzięli, tak samo jak wam zagarnictwo wzięli Krym. I teper coś, co wy wybieracie Krym czy Donbas, nie będzie zagarnictwem waszym. Tylko wy berete ukradne wam. To przynajmniej Donbas to nie ma chyba nijakich sumniwów, tak? Co do Krymu, to można historycznie coś dumać, czy Chruszczow prawilno, czy nieprawilno, co takie. Ale co do, i cetoczno je wasze, to muszę było darowane tak jak trzeba, zdaje się, tak? Także, no, sorry. I świt wyznaje, że to była zagarnictwo. Teper, jak co wy budete to zabieracie? Cenę jest zagarnicka wasza polityka, cenę imperialna polityka. Berete swoje nazad, ukradne je wasze. Wy macie prawo. Polska co zrobiła? Przy czemu? Polska co nie zrobiła w sytuacji, kiedy Czechy stawiać opór Niemcom, Czechosłowakia stawiać opór. Nie, one zdają się, hem de hoch, ruky berg. I my boimy się, że Niemcy zachopią terytorium, gdzie żyją nasze Polaki. I to my zabierajmy terytorium, które były nam wkradeni. Czy to były nasi, czy to nie nasi? No co takie? Co trzeba byłoby zrobić opytowania plebiscyt, prawda? Ale zaleszajmy tę historię, bo spirni ziemi zawsze będą, tak? Tylko tu Polska nie robi krzywdy Czechosłowakii. Czechosłowakia i tak będzie zgwałtowana, zniszczona Hitlerom. No bo one bojechuzy, one nie chcieli byty się, wydawali swoje ziemi, to co nam zrobić? Bo gdyby one byli się, to byłoby haniebne. Nawet wziąć swoje.
w takiej sytuacji. Trzeba raczej było podtrzymać Czechosłowakię wtedy w boju, ale jak się oni chcą odbyć, to zabierają nasze majno, nam ukradną. Szwedenko przed Niemcem, jaki nie za barą będą, przez dzień, dwa, trzy Niemcy tam będą, no to zabierają mu nasze ziemi nazad. Także tu pan Putin prosto robi manipulację, tak neodycja. I druga sprawa. Polski naród nikoły nie stosował potężnych gwałtów. Na przykład nikoły nie robił czystki etnicznej. Nikoły nie robił genocytu. Nikoły. No, ja nie każę, że polski naród sam święty, absolutnie, tak? Ma swoje wady i tak dalej. Ale my nie spremożni robić genocytu, także nie spremożni robić genocytu. No, genocyt to jest wbywać dzieci, żinok, starców. I my nie spremożni robić to z żorstokością. Ani to robić, ani robić to z żorstokością, tak? Przez muki, przez muczenia dzieci, żinok, starików, nieozbrojonych i bezzachysnych. Okej, także można skazać, że ten nasz polski naród jest jakiś inny niż na przykład naród niemiecki. My nie spromożni zrobić takiego konstabur jak Niemcy. Wbywaty tak masowo i tak żorstoko, tak cyniczno jak Niemcy czy jak Rosjany. No my nie spromożni. Ukraińcy także nie spromożni zrobić genocyd dla nacji na sposób taki chłodny, chłodnokrowny, co zrobity normalno, metodyczno, jak w fabryce, zrobity fabryku śmierci, tak? Duma już to nie spromoży. Momenty gniewu, momenty spontanności, jakąś na osnowie jakiejś frustracji niemożliwi, tak? Ale nie jest możliwe chłodnokrowne wbywania tak, jak co robili Rosjany, jak co robili Niemcy. Znajdę, u Rosjan była sprawa zmienity orientir. Z azjatycko-mongolskiego na europejski i Rzeczpospolitej, polsko-europejski. To był eksperyment nowgorodzki. Nowgorod ma w demokratycznym, tak uskarżemy, troszkę republiku. I tam były inne pojęcia. Oni brali realno orientiry na Polszczu, to na Rzeczpospolitej. Na swobody, na dostojnictwo, hitnist ludzi. Na jakąś demokrację, no chociażby tych wyższych słojów demokracji. To było utoplone w krowi, potoplone kopytami koniów i spalone w pożarach, jak to Rosjanie z wszystkich czasów w mile robią. Kutuzow także spalił w rosyjskie seła, rosyjskie miasta. To win wyniszczył Napoleona, wyniszczył swoich ludzi. Jaka armia tak robi? Jaka armia tak robi? Były takie nawet sytuacje, że dejaki miasta tuszyli razem. Rosjany i seła, Rosjany i wojska Napoleona, zbirna, tam nie tylko były Francuzy, tam byli i Pusaki, i Sinci, i Poliaki, i tak dalej. A tuszyli w ogień, to Kutuzow podpalił w seła i miasta, a Francuzy i miejscowe naselenia tuszyło ten pożar. Sobie ujawiajcie, to wojowate z worogom za naród, znaczy to, wyniszczyjący naród. Tak nie robi się, tak nikt to nie robi. Polia można spalować, ale chaty, sadyby, dorobok życia ludzkiego, swoich gromadian, to był to Kutuzow i Iwan Groźny nikomu nie dbali pro naród, tylko pro sebe. I Kutuzow dbał pro caria i pro elity oligarchiczni, a nie pro naród. Oś co! Da. I na przykład różnica między narodami, tak? Że polski naród, ukraiński naród nikomu by nie przyjęli bolszewizmu. Wyprzyjali bolszewizm na sztykach ich, na koniach bolszewickiej armii, na bagnetach, na szablach budionnego armii. Wy prymusowo, byli przymuszeni przyjąć. Natomiast rewolucja by tu nie wdała się w Ukrainie, tak samo jak i w Polsce. Wasze chrześcijaństwo prawosławne, grekokatolickie i troszkę katolickie, rymokatolickie i nasz katolicyzm nie dałby, nasi mamy i babuni by nie dali naszym chłopcom przyjąć na ura Lenina i Trockiego, a Rosjany to przyjęli na ura robitniki, a potem nawet i Seljany. Jak to tak? To różnica zupełnie w głowach, w sercach, w mentalitetach. To różnica rzeczy u naszych żynok i u ich żynok. Tu nie schwaliliby, a tam schwalili. Coś niemowirnego. Niemcy by przyjęli marksizm, to bo że oni w 20. roku tylko czekali, tam że była rewolucja. I oni tylko czekali na bolszewików. Jakżeby nie Polska, z dopomogą Petlury, siczowych strzelców, pod Zamościem, zdaje się, to by
to by Niemczech widrazu spałachnęła pożarem rewolucyjnym. Niemcy byli gotowi na marksizm. Francuzi jasne, że byli gotowi. Oni od 1789 roku byli gotowi, kiedy rozpoczęła się rewolucja francuska. Toż Marks i Lenin i Stalin brali przykład, wczyli się u Francuzów, u Dantona, u Robespiera. Oni wczyli się u nich. Francuzi pokazali, czym jest komunizm i to ateistyczny, worogujący z cerkwą, z Bogiem. Tak, ja już сказав, że ci paradygmy, te przyjęcia cywilizacji, co odbywają się zawsze gdzieś na początkach, czy to na początkach plemiennych, czy na początkach nacjonalnych, organizmu državnego, jakoś centralizowanego organizmu. I w Polsce jest taki przykład, co jest dwóch panów, dwóch świeczeników i episkopów, jeden z Bruno z Kwerfurtu, Niemiec, który współpracuje i z cesarzem Henrykiem, i z polskim pierwszym królem Bolesławem Chrobrym, to tu Chrabrym, smile, no, da, Bolesławem Chrabrym, skażem, Chrobrym. I win pisze do Henryka, że Bolesław jest prochrystiański, a ty współpracujesz z poganami. Bolesław nie jest imperialny, nie atakuje czużych zemel, a ty atakujesz. Bolesław jest nastawiony na mir, chce miru, a ty chcesz winy. Bolesław sobie wede jak król chrześcijański, jak kniaz chrześcijański, a ty wedesz sobie jak poganin, jak grzesznik. I tu Brunon, choć był drugą i jednego i drugiego, bere stronę polskiego króla proty niemieckiego cesarza. A potem w 11. stuleciu, czy na początku 12. stulecia, co trzeba powiedzieć, jest inny polski świeczenek, episkop, potem jest romonach, cysters, Błażenny Wincenty Kadłubok. Wincenty Kadłubok. Win pisze dwa mify. Pierwszy mif, nie wyjdę Wanda, no tam Polska, skażmy, kniachenia, za Niemca, za niemieckiego cesarza. Nie wyjdę. Czemu? Bo między Polakami a Niemcami propast. Jaka propast? Nie tylko kulturowa, bo w kulturze to nawet ja bym skazał, że Niemcy kraści. Muzyka u nich bardziej rozwinięta niż u nas. Medcy, bardziej rozwinięci. To cywilizacja, skażmy, kultury, kultura, skażmy, tak? Bardziej, ale ta cywilizacja, to estetyka bardziej rozwinięta u nich. Tak? Filozofia, teologia, cerkowne życie, gromadziańskie życie, no, državne życie, no, techniczna kultura bardziej rozwinięta. Natomiast cywilizacja etyczna, aksjologiczna. My tu zobaczyli jakieś warwarstwo, jakieś coś strasznego. I ten mif, jaki zakłada nam Wincenty Kadłubok, że niż nie wyjdę Wanda za Niemca. Nehodycja, to pazor, to hańba, bo Niemcy mają inną hierarchię cenności i u nich prawda, wilność, godność, mir, złagoda, przyjaźń, drużba, światość, czesność, słowność, dotrzymywać te słowa, u nich nie tak. Wony u nich nie tak. U nas właśnie tak. I co właśnie pokazuje ci różnicy między polskim narodem i niemieckim narodem, jakie bazują dne, że tu kraści ludzie, a tym gorsi, tylko że podgruntia u Niemców inne niż u nas. Zaraz proces każe, bo u nich podgruntia było kiedyś latyńskie, cywilizacja latyńska, a stała wizantyńska. A u nas zaliczyła się latyńska. Teraz będę o proces mówić. Przed tym, jak przejdę do następnego punktu, chcę skazać jeszcze pro jedną legendę, jaką właśnie Wincenty Kadłubok, Wincenty Kadłubok, polski świeczennik, episkop krakowski, a potem jeromonach cysters, w swojej chronicy, która jest drugą chroniką polską i pisła Hala Anonima i chyba pochodzi z 11 stulecia. Win jeszcze, krim tego, że Wanda nie wyjdzie, pro co ja mówię, prawda, Wanda nie wyjdzie za Niemca. Krim tego, win jeszcze nese inszą legendę, pro co jak posoły Aleksandra Makedońskiego proponują Polakom
Pidatys jaj, płetyty podatki, tak zwane lenno, haracz taki, habarite, kida, szczoryczni. I pitrymowaty własny imperializm Aleksandra Makedońskiego. No ja se sprawa, że to jest mif, to jest legenda, ale co to jak midrasz jewrejski, znaje? Ta rozpowiedź, która nie pretenduje buty historycznej, ale pretenduje buty powczalnej. I jak odpowiadają tu Polacy? A paszą tych czortów. Tam cich, tam porizali cich posliw, tam nakinuli do nich złota, zdaje się. I wysłali mu w szkiri tych posliw. No tam żorstoka kartyna. Ale i wysłali mu na tobie, żeby ty zatknął, żeby ty zadawił się tym złotem. I dali, że siudany przychodzi. Czy to nawet nie złotem napchali tych Polaków, tylko jakimiś tam, jakąś tyrsy, tych legatów, tych posliw. Nie pamiętają w życiu. Ale powczalne jest takie, nie będę mu nikomu zdawać się, będę mu bity się do ostatniego. Podywiedz się. Na przykład Rosjany. Rosjany od razu, zdaje się, piddale się mongolskomu no, ciacharu, tak? Nie wojowali praktycznie. No, 400 roków buty pit Mongolii. Nie wojowali. No, na Chines to poczali, że wojowali jakoś tam. Ale z kilku roków terpety. A z tego, co ja znam, to Kijowska Ruś wojowała. Niż innym tomu, ona szukała chyba sojuszu z wielkim, no to jeszcze nie wielkim, takie prosto, Kniaźstwo Litowskim. I zaprosowała kniazi litowskich, żeby własne czeres sojusz daty wid Mongołom. Polacy także zawsze wojowali z Mongołami i z budek okupantom. Dobre, teraz chcę wskazać, jaka jest różnica między, czemu taka różnica między na przykład narodem polskim czy narodem ukraińskim, a narodem na przykład rosyjskim czy niemieckim. Tak dobrze nie znają historii Ukrainy, ale bliżej znają historię Polski. Tomu, że Polska całkowito osnowana na cywilizacji latyńskiej, Ukraina osnowana na dwóch cywilizacjach. Przede wszystkim wizantyjska, przez prawosławia, no tak, przez prawosławia, latyńska, przez Rzeczpospolitą, w jakiej przyjmowała uczestnictwo jak komponent Rzeczpospolitej, jak odna trzecia Rzeczpospolitej, skażemy. A je jakieś możliwe wpływy mongolskie, ale ja bym skazał fragmentarycznie, epizodycznie. Natomiast osnowa, Wizantia i latyńska cywilizacja, tak troszkę nazwami. No bo bliż na wschód terytoria niż terytoria Polski. No i bliż wona torkajec się Ukraina, torkajec się Czarnego Morza i przez Czarne Morze, sąsiadem piwdennym jest Turcja, a raniżej to była nie Turcja, tylko do 15. stulecia. To była jak raz Wizantyja. Tam od Kryma do Wizantyi było niebagato. Niebagato Czarnym Morem. Tak. Jaka jest różnica? I właśnie to, co ja bym powiedział, ukraiński naród odróżnia się od rosyjskiego, jest to, co bazą dla Rosjan jest mongolska cywilizacja, jaka jest majże jakoj nie ma nawet w ukraińskiej nacji. Dla Rosjan wizantyjska cywilizacja to jest bliż makijaż, taka zasłona troszkę na co mongolskie, skażemy tak. Drakońsko-mongolskie, takie pyszko, tak? Taka zasłona, taki makijaż. Natomiast w Ukrainie wizantyjska cywilizacja będzie przyjęta bliż w osnowach. Ale potężny wpływ Rzeczpospolitej. Potężny. To cywilizacja latyńska dała własne cią. Cią na zależność, coś tak.
Wpływ prawosławia, na żal, na ukraińską nację był i cenę był wpływ dobry, ale uczas w Rzeczpospolitej se wikno na zachód, na wilność, na jedność, na racjonalność. A na szczęście spasał Ukrainę. Tomu bolszewizm w Ukrainie nikoły, a w Rosji oś tak. Jaka jest różnica między tymi cywilizacjami? Cywilizacja latyńska, najwyższa jej wartość, przychodzę już o mówimy o świeckie życie, nie duchowne, świeckie, to jest istyna. Tomu wynikają uniwersytety. A na skutki istyna powiązana z wolą Bożej, z odkrowieniem Bożym, wynikają to także katedry i teologia w uniwersytetach. Jak najwyższy fakultet to jest teologiczny fakultet, nie filozofski, teologiczny. No to najwyższa istyna jest teologiczna, niższa, filozofska i tam potem idą dalej istyny humanistyczne biologiczne. Zawdzięki temu cywilizacja latyńska jest odkryta na transcendencję, na Boga, na wysoką aksjologię, wysoką moralność, na wysokie cenności, takie właśnie jak wilność, takie właśnie jak niezależność, jak autokefalia, takie właśnie jak lubow, potem, prawda, jak twórczość, jak kreatywność, jak kooperacja z Bogiem, z ludźmi, takie jak właśnie wiara w Boga, w życie wieczne, w cud i tak dalej. Na wysoką hierarchię cenności, wysoką aksjologię. Natomiast teraz wizantyjska cywilizacja, ale także jewrejska, muzułmańska i kitajska, i induska, i peredusim mongolska, to turańska, to je cywilizacje, wsi one tam mają swoje niuanse, tak? Ale wsi one to je cywilizacje, które najbliższą cenność baczą u władzy i u sili, to na sili, żeby tę władzę przydbać, a potem utrzymać. Także władza i siła. I takim czynom, jak to jest najwyższa cenność, tam nie ma potrzeby prawdy, bo jest potrzeba efektywności. Jest potrzeba, znaczy to pragmatycznej polityki, cynicznej, bo polityka, jaka nie wrachowuje istyny, kto prawy, tylko wrachowuje, kto mocniejszy. Nie siła argumentów, tylko argument siły. W tych wszystkich cywilizacjach. To nie możliwe, że Ukrainiec prawy czy Polak. Winny Jewrej i coś, co win ma prawo, ma rację, nie ma znaczenia. Winny Jewrej, winny nasz i wse. Kajafa, Synedrion, to jest właśnie cywilizacja. Aaron i Miriam, jak i proty Mojseja i proty Boga. To jest cywilizacja jewrejska. My, Jewreje, my, władza, my, grosi, my, złote telia. Istyna nieważliwa, dla Kajafy istyna nieważliwa, prawedność Chrysta nieważliwa, naród ważliwy, nasz wpływ ważliwy, ważliwy, władza ważliwa, polityka, dyplomacja ważliwa, a istyna i prawedność, sprawiedliwość. Tak, cywilizacja muzułmańska, no Han, Genghis Khan, Stalin, u nas ludzi bardzo, jaka tam istyna? Historię będziemy sobie zmieniać, będziemy pisać historię na nowo, nieważliwe fakty, my stworzymy fakty. Wse dla nas, dla władzy, dla utrzymania Iwana Groźnego, dla utrzymania Stalina, dla utrzymania teper Putina. Będziemy przepisywać tę historię. Zrobimy z Ukraińców młodszych braci, a my sobie obizwemy starszymi bratami. My skażemy, że Ukraina jest z 14 stulecia, a my z 10, i że Wołodymyr Wielki tak naprawdę lubił Moskwę, a nie Kijów. A win w Kijowie był w tylko jak na kanikułach, a normalno żył w Moskwie. Słuchajcie, bumaga przyjmie wse. Tak że historię dawajcie przepisać na nowo. To jest właśnie Wizantyja, to jest także muzułmańska i to jest turańska, mongolska. A muzułmańska jaka? Najważniejsze było to muzułmanem człowiekom. Żinki muzułmanki nie mają znaczenia, je jak psy, a i niemuzułmany człowiek je jak psy. Wsi je jak psy. Wsi je jak psy. Krym człowieków muzułman. Wsi je hoi, nieczysti. Także to jest zoologia wse. To jest siłowi cywilizacji. Tam nie będzie nikoły prawdy. Tam nie będzie prawedności, sprawiedliwości. Tam nie będzie lubowi. Tam nie będzie miłosierdzia. Tam nie będzie
свободи, там не буде творчості, там не буде креативності. Тому де розвивається все в світі? Помимо, що Бог розкидає генів повсюди, де розвинулася цивілізація? Всяка цивілізація. Технічна, філософська, релігійна, музична, де? Західня Європа. Ніякий інший континент не може порівнюватися з Західною Європою. Чому? Цивілізація латинська. Ваша ця раціональність, але також гідність особи, вільність особи і пов'язане з ним спокій, радість і творчість. Ось вам діагноз, чому Західна Європа дала від Моцарта до комп'ютерів і найвищу етику, найвищу культуру філософську. Філософія де розвинулася? У нас. Чому тільки у нас університет? Чому у нас все розвинулося? Всі користуються з нашої праці. Риму не було від 6 століття, Візантія була до 15 століття. Чому там не розвинулися університети, а на руїнах Риму? А чому не в цвітучій, пахучій Візантії? No bo tam prawda była nieżadanym hostem, bo mogła protywić się despotyzmu kesaria, caria. Teper jaka cywilizacja jest na przykład w Ameryce? No podobycie jak wede sobie Ameryka. Saakaszwili, który зробив так багато для Грузії, рятував Грузію, кинув Грузію, відривав від Росії, кинув на Захід, до Америки, до вільного світу, вчинив кандидатом до Євросоюзу і так далі. Воював за зміну взагалі цих парадигм, так? Мусив тікати зі своєї країни, потім ув'язнений. Тобто, де Америка тоді? Чому вона не дбала про нього? Чому Америка не дбала про дисидентів з Арабії Саудейської? Ну, тому що мала інтереси з Арабії Саудейської. Там вбили когось з цих дисидентів, так? В якоїсь там амбасаді. Америка не заступилася. Чому? Ну, бо договори по продукції зброї на багато мільярдів. Що це є? Це є цинізм. Продайність. Проституція. Може не проституція, але це є торгівля. Гроші. Чому Америка стосує від 1918 року цинічну, вона, котра так шанує вільність, але є така поговорка американська. Не знаю, чи поговорка, але там десь якийсь напис на пам'ятнику, на цоколі пам'ятника. Freedom is not free, чи freedom not free. Вільність не є вільна. Чому? Тому що Америка стосує цинічну політику принаймні від 1918 року, коли вона не дбала про країни, які пожре Росія радянська. В цьому числі Україна Східна, Центральна в 19-му році і потім в 45-му році, 44-му, 5-му році. Україна Західня не дбала про це. В цивілізації латинської є дбайливість про істину, про добро, про любов, про вірність договорам, вірність дружбі. Є вразливість на і пошана для вільності. І не пошана для гвалту і протидія гвалтові. Скажете, романтика? Не романтика, тільки довгодистансова політика. В Америці цього не було. Чому? Бо то не є цивілізація латинська. А хто сотворував Америку? Там були католики, да? Але радше протестанти. А навіть католики, які там були. Трошки було іспанських в центрі і на півдні іспанських штатів, територій, іспанських колоній, але ні. Англійці, нідерландці і французи. А французи від
Vicennace toho stolitia, Kincea, no w principie nie, Vicennace toho stolitia, to jest latyńska cywilizacja. Tylko co je, że cywilizacja wizantyńska. Anglicy, co je, wid 16 toho stolitia, wid króla Henryka VIII, co cywilizacja wizantyńska. Zoologiczni cywilizacji, zoologiczni nacji, nacji, które chcą tylko jeść, pić i mieć władzę i mieć komfort. Wszystko. Zwyczajnie pobudowić cywilności. I tak jest zbudowana na całym pragmatyzmie chliwa i chliwni jest zbudowana Ameryka. I West Zachód. I czemu pytała się, że i Hiszpania, i Italia. Wony, że, no szo, Italia przestaje, bo to toczno, że katolicko i w 1870 roku objednania Księżyctw Italii przez Garibaldi to jest ruch masoński. A ruch masoński, jaki protywy się katolicyzmu, protywy się latyńskiej cywilizacji. Bo to jest prychowany satanizm. No to jak satanizm może być za istynoi? No jak? A jak ona jest za istynoi, to wrzenia jest cywilizacja latyńska. To wrzenia szczerość. To wrzenia czesność. To wrzenia coś innego. Także Italia przestaje być latyńskiej cywilizacji. W końcu XIX stulecia, także Mussolini w 1920 roku, 50 lat w pisle Garibaldi, to nie jest produkt katolicyzmu, tylko to jest produkt cywilizacji masońskiej, to wizantyjskiej. Przynajmniej wizantyjskiej, jak nie jakąś inną. Ale nie, wizantyjską. W Hiszpanii, no i socjalizm, jaki jeszcze generał Franco. Win był faszystą, czy jak tam jego nazwać, ale takim miękkim, soft faszystą. Win prosto wojował proty komunizmu. To winne chodzi do pustyty warwarskiej. Ja bym skazał nawet bliż mongolskiej niż bizantyjskiej cywilizacji. I win chodzi w utrzymanie cywilizacji latyńską jak raz. Zakony i aksjologię latyńską. No, trzeba było robić to winoju. Naski, kiedy miał takiej siły, to poprosił w Niemczech w 1936 roku. Jeszcze do dni nikt nie znał nazownie aż tak, że Niemczech na to sama takoż kraina bandycka, choć tam. No, ale nie ma w kogo poprosić. To mu wybrał mniejszy zło, prosił Hitlera, prawda, pomogł. Ja bym zrobił chyba tak samo. Proty komunizmu trzeba było nawet Hitlera prosić. No dobrze. Odnym słowem, cywilizacja wizantyjska wnosi cynnyski, cynności i wnosi egoizm. To musi to istna z cywilizacji latyńskiej mówić, że droga do myru, na przykład, droga do szczęścia nie jest egoizm. A cywilizacja wizantyjska to Pontius Pilat, że tak, co jest istne. To w cywilizacji wizantyjskiej ci imperialnej, ci i jednocześnie ci takiej biurokratycznej, co jest biurokratia, co jest technokratia, co jest władza w rękach kasty urzędowców, gdzie najbliższym urzędowcą jest cesarz, a potem idzie wszystko do nas. Po połosce urzędowej, to aż do selerady, tak? No i dla cywilizacji takiej wizantyńskiej to jest właśnie co? A co to takie prawda? Ważne jest, żeby ja utrzymał się przy władzy, każe Pontius Pilat. I do rzeczy to same każe cywilizacja hebrajska. Ważny jest nasz naród hebrajski. Co to tam istyna? Co to tam prawedliwość? Co to tam zakon Boży? Naród, żeby wyżył. Co to jest? Znaczy to stado, żeby wyżyło. Żeby wyżyło stado. Żeby stado wyżyło. Dla Jewrejów. Nasze stado. To będziemy toptać istynę, sprawiedliwość, wse. I Pontius Pilat, żeby wyżył ja i moja rodzina, to będziemy toptać wse. Chrysta potoptają. Oś istyna, co Chrystus, to podywiecie, co cywilizacja jewrajska zrobiła z Chrystą, Kajafa. Podywiecie, co wizantyjska cywilizacja robi z Chrystą. Pontius Pilat. Podywiecie, z kim trzymaje Mojsej i Ilja. Jewreje, ale z kim trzymają. Istotnik, z kim trzymają. Cej istotnik, jaki tam, jakoho na przykład Gospodź stili w sługu, albo cej istotnik, jaki stoi przed Chrystą i każe, bo no, win był spasitelem świtu, czy tam prawednikom Bożym.
Хто, незалежно з якої нації, з якої цивілізації, хто приймає Христа, хто приймає любов, хто приймає чесність, справедливість, хто ставить вище істину, той переходить в цивілізацію латинську. Тобто неважливо, чи ти є православний, московський, чи ти православний Київського патріархату. Ти можеш бути православним, але якщо будеш цивілізації візантійської, ти будеш завжди на користь президента Путіна або президента Зеленського. А ти маєш бути на користь істини. Тобто справжнього блага людства і нації. До речі, подивіться, як Ameryka Північна, доказ, що Ameryka Північна це цивілізація візантійська, це є апартхайд. Що зробили з індіанцями? В резервати, так? В зоопарки. Індіанці. Апартхайд в цьому, що білий не міг вінчатися на індіанці. Англійський апартхайд. Цей самий, який буде в Республіці Південної Африки. Це саме було в Америці. Там немає метисів, там немає мішанців між білими з білих і червоних. А подивіться на колонії латинської цивілізації, іспанській, португальській. Південна і Латинська Америка. Сама назва латинська, правда? Куча мішанців. І індіанці, які мали, ну, не жили в резерватах, в заповідниках. Ось вам приклад ставлення до. Хтось скаже, ну, але Америка завдяки цьому, там, цій своїй такій жорстокості чогось добилася, Америка Південна не добилася нічого. Ну, то треба було би подивитися, чому так сталося, але я скажу так. Ну і що з цього? То Америка Північна кинула атомну бомбу на Хірошиму, на Нагасакі, то Північна Америка цинічно правила світом протягом 20-го століття. І то вона спричинила конфлікти після Першої світової війни, які довели до Другої світової війни. Вона спричинила зростання комунізму в Росії, більшовизму, тобто цього дракона. Вона є винна, що Росія тепер веде в Україні війну. Вона все, вона Америка Північна, не Південна. Північна має гріх цинізму, продайності, да? А не південна. Так що неважливо, що збагатилася, але ожесточилася також. Ну і вона каже в Америці, як там побудований світ. Слухайте, давайте не буде займатися релігіями. Хай кожна релігія собі живе як хоче, з рівним статусом, так? Толерантність, мир, давайте не сваритися. No dobrze, na początku zwłoczyć się dużo mirno, dużo tolerantnie, dużo fajnie, ale tak naprawdę to oznacza nieważliwa, która religia prawa, czy katolicyzm, czy protestantyzm, jaki protestantyzm, czy może jeszcze inna religia. Nieważliwo i nawet niemożliwo wyznaczyć tę prawdę w religii. Niemożliwo wyznaczyć tę w zachali istynę, wolę Bożą. Неважливо визначити також, чи взагалі є Бог. Агностицизм. Невпевненість щодо Бога. Вже крок і атеїзм. Нема Бога. Давайте жити, як наче Бога нема. Бо невідомо, чи він є. Якщо Бога нема, то треба було вже спитати брата Дмитра з Карамазових. То все можна робити. Так що крок далі за агностицизм і за ateizm, to je wrze swawilia moralna. Można łamaty ugody, można cyniczne buty, nie dbaty pro inszej nacji, dbaty egoistyczne tylko pro swoich. Dobre, dobre. Pobaczysz, co będzie z twoimi dziećmi i wnukami. Oś pobaczysz, co będzie z Rosją, którą ty tak cynicznie dozwolił jej żyć. Z tym komunizmem. Pobaczysz, kiedy że Kitaj będzie komunistyczny. Pobaczysz, kiedy Kitaj komunistyczny z Rosji komunistycznej zdruży się. Pobaczysz, czy twoi wnuki pobaczą efekt twojej pragmatycznej, cynicznej polityki. Kochani, jaki jest poratunek dla cywilizacji, dla Ukrainy? Nie w jakim razie prawosławia, jakże nawet prawosławia to takie jak u ojca Aleksandra Mienia.
Przepraszam. A najkraście to uniatyzm i rymokatolicka cerkwa. Grekokatolicka i rymokatolicka. Ale słowo do grekokatolickiej cerkwi. Czym jest uniatyzm? Uniatyzm. Ja sprawę, że ktoś będzie kazał, a brat Petro tak rozbierają się na uniatyzmie, jak troszkę rozbierają się, bo na przykład przeczytał Hudziaga knyżku. Archiepiskopa. Okej. Okay. I co może wskazać? Uniatyzm, co jak raz perechit prawosławia, nie na religię katolicką, tylko przede wszystkim, co jest perechit cywilizacyjny. Z cywilizacji wizantyjskiej do cywilizacji latyńskiej. Tomu wsi odjachy, rytuały zaleszają się, obrady zaleszają się i odjachy zaleszają się prawosławnymi. Ale idut na zachód. Przecież nie idę mowa aż tak nic do pro dogmy, tylko właśnie idę mowa pro kulturu myślenia, pro ci aksjomy chołowni, pro racjonalność, pro etyczność, żeby wyjdę w inszy świat kulturowy, w inszy świat cywilizacyjny, także uniatyzm, co jest perchit cywilizacji wizantyńskiej do latyńskiej. I na skilkę Ukraina bude, przez prawosławia, takie tupe, brody w cywilizacjach wizantyńskich, na skilkę bude rabska. A na skilkę, czy to budu, czy prawosławne, czy grekokatolicka, czy rymokatolicka, czy protestancka, bude wchodzić w cywilizację latyńską, tak, cię romantyczną, tych rusałok i jednorożców, tych szlachetnych lecariów i szlachetnych pań, dam, kawa halka, fajansowej filiżanci, da, właśnie C. Czym bilż, tym bilż Ukraina będzie narodom gromadian, lecariów, ludzi czesti, ludzi słowa, ludzi etyki. I to jest mit, tylko taka polityka romantyczna jest tak na sprawdzie pragmatyczna. A tak zwana pragmatyczna, korotkozora, jest zowsim apragmatyczna. Oś jaka pastka. Dziękuję wam za uwagę.